Ponad 50 mieszkań do remontu czeka na przyszłych najemców w Rybniku. Ponad 30 przygotowały w kolejnej edycji swojego programu Katowice. Podstawowa zasada jest taka sama. Żeby wynająć mieszkanie na preferencyjnych zasadach, trzeba zdeklarować jego remont. Oczywiście nie każdy ma szansę na taki układ z miastem. Karolina Komada. Wymiana podłóg, wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewania czy zdrapanie ścian to tylko kilka koniecznych do wykonania prac w mieszkaniach, które można wynająć w Rybniku. Tak, to jest na czas nieokreślony. Mało tego, oprócz gdyby się zdarzyło tak, że na przykład mieszka rodzina i osoba, na którą jest ta umowa spisana, umrze, bo tak też bywa, to z automatu niejako przechodzi na współmałżonka bądź dziecko. Na remont najczęściej trzeba przeznaczyć od 30 tysięcy złotych do 85 tysięcy złotych. Jednak, żeby ubiegać się o mieszkanie do remontu, trzeba spełniać określone warunki. Jednym z nich jest zamieszkanie na terenie Rybnika. Nie posiadał innej nieruchomości na terenie Rybnika w stylu własności czy tam współwłasności oraz mieścił się w odpowiednich, że tak powiem, przedziale dochodu na osobę, jeśli chodzi o jedno gospodarstwo jednoosobowe. To jest rząd mniej więcej od 2100 zł do 4300 około, a jeśli chodzi o gospodarstwo wieloosobowe, to na osobę od około 1200 do też 4300. Mieszkanie do remontu to część szerszego programu mieszkaniowego w Rybniku. Założyliśmy sobie najpierw, że będziemy remontować to, co mamy. Wyposażać w kotły ekologiczne, termomodernizować. Kolejnym etapem jest oddanie mieszkań do remontu. Poprawiliśmy też zasób socjalny, który gmina ma obowiązek posiadać. Jeżeli ktoś z tego zasobu socjalnego poprawia mu się sytuacja, jest w lepszej kondycji finansowej i takiej rodzinnej, może wtedy przejść na mieszkanie komunalne. Na tej samej zasadzie działa program wynajmu mieszkań do remontu w Katowicach. W najnowszej ofercie do wyboru są 33 lokale zlokalizowane głównie w Śródmieściu i Ligocie. To już 22. edycja programu, w którym do tej pory wyremontowano 577 mieszkań. Tu też obowiązują kryteria dochodowe, ale też wiele innych. Oczywiście rozpatrując te wnioski bierzemy pod udział cały szereg przeróżnych czynników. To jest chociażby to, jak wygląda sytuacja rodzinna, ile metrów ma lokal aktualnie zajmowany przez daną osobę, ile osób zamieszkuje w tym lokalu. Też kwestie zdrowotne bierzemy pod uwagę, czy ktoś ma orzeczenie o niepełnosprawności, czy wychowuje dzieci, czy też nie, czy to są single, czy też osoby, które są partnerami, ale w chwili obecnej na przykład mieszkają osobno. W Katowicach mieszkania można oglądać do 29 lutego, a wnioski będą przyjmowane od 1 do 15 marca. Natomiast w Rybniku pełna lista mieszkań i wniosków do wypełnienia będzie dostępna od poniedziałku 19 lutego.